My zaczęliśmy budować dom i ten dom, no tak wygląda, on jest duży, ma 1500 metrów kwadratowych. Z małego domku nie wiem, jakim cudem zrobił się taki wielki dom. I no niestety nie mamy takich funduszy, żeby po prostu z publicznych pieniędzy budować, więc 2 miliony, co też uważam, że jest jakimś cudem, zebraliśmy i mamy stan surowy otwarty. I jeszcze potrzeba raz tyle, żeby go dokończyć. I to będzie profilaktyka właśnie i ta resocjalizacja. I w tym momencie chcę powiedzieć, żeby to bardziej przybliżyć, historię Tomka, który skończył ośrodek. No, znamy się 8 lat. Tak też zadzwoniłam do niego dzisiaj, co robi. Okazuje się, że stracił pracę, ale od stycznia już będzie miał nową pracę. Historia Tomka wygląda następująco. Jest uzależniony od narkotyków i alkoholu. No i po prostu znajduje się w pewnym okresie swojego życia na peronie, gdzieś tam się wybiera, ale ponieważ jest pijany, wpada pod pociąg i traci dwie nogi powyżej kolan. No jest to dramat, prawda, budzi się w szpitalu już po amputacji. Po procesie rekonwalescencji przyjeżdża do nas, do ośrodka, w hospicjum jest, tam się poznajemy. No i odbywa terapię. No były próby, prawda, jego stawiania go na protezach, no to się jakoś nie udało. Tomek jest na wózku. Ponieważ w programie też ośrodka były pielgrzymki na Jasną Górę, więc na początku go, że tak powiem, pchają na tą Jasną Górę, ale bardzo prosił, że on by chciał pójść, już mniejsza o to, jak to pójść miało wyglądać, więc że on chce taki wózek, żeby tak prosił o to, żeby mógł pojechać, prawda, na takim wózku, żeby mu nikt nie pomagał. No to organizuje mu taki wózek i teraz co roku on jeździ tam właśnie sam, innych zachęca i no jakoś zaakceptował tą swoją sytuację. Jest też w programie takim profilaktycznym, który prowadzimy, jeździ po szkołach, daje świadectwo, czym jest, prawda, narkomania, do czego może doprowadzić. Ale Tomek tak, w jego życiu osobistym, no podjął pracę stałą, był w telemarketingu pracował i po prostu, no teraz tam są jakieś redukcje, mówi, że też ma tego dosyć, bo jest sam, działa przez komputer, wolałby z ludźmi pracować, więc od stycznia będzie pracował w drukarni, w Sulejówku, ma tą pracę załatwioną. Należy do klubu żeglarskiego, pierwsza jak słyszałam, myślę, jak on tam na tych żaglówkach, jak on tam w ogóle dojeżdża na te Mazury. Ale patrzę, jest na zdjęciu, na żaglówce siedzi, no i jakoś to można, prawda? I tam sobie radzi z tymi linami, więc co roku jest na tych obozach, jeździ, więc pasje swoje rozwija. No i jest historia tego domu właśnie, bo skończył ośrodek i ponieważ tego domu jeszcze nie było i ciągle nie ma, poprosiłam siostry, które niedaleko są właśnie w Karczewie, bo ośrodek jest w Anielinie, siostry mieszkają w Karczewie, czy by jakoś nie przygarnęły Tomka tak na razie. No i już zapomniałam, kiedy to było, dzisiaj go rano pytam, ile to już to na razie jest. No on mówi, to już 4 lata, siostra, ja tam mieszkam, bo tak długo buduję ten dom. No więc on tam sobie spokojnie czeka, siostry się zaprzyjaźniły z nim, on z siostrami, pomaga też im, bardzo sobie świetnie radzi, tam pali w piecu. No, na początku trudno było sobie to wyobrazić, ale to wszystko można, to wszystko można. On na tym wózku, bez tych nóg i pracuje. I to już jest owoc, prawda, terapii i jest trzeźwy, co jest też niezwykłe, bo prawda, i narkomania, i alkoholizm, może nawet w większym stopniu alkoholizm, trzeźwość utrzymuje. Oczywiście siostry się za niego modlą, on też uczestniczy, prawda, no nie jest tam zbytnio pobożny i tam nie narzuca się Panu Bogu, ale po prostu na pewno to środowisko mu pomaga. Żeby tą trzeźwość utrzymać i właśnie tam żyje tak, jak może nie żył przed tym wypadkiem. Tak sobie pomyślałam, że jest szczęśliwy w tym, co robi, realizuje się.